Mamy nadzieję, że to będzie 90 minut pełne emocji. Elana wciąż walcząca o awans do rozgrywek drugoligowych. Lech drugi to oczywiście Kuźnia Poznańskich Talentów. I rozpoczęło się to spotkanie, rozpoczęli je gracze poznańskiego Lecha. Piłka wycofana do Dariusza Dudki. Teraz na wolne pole zagranie do Tomasza Kaczmarka. Kaczmarek próbuje się tutaj urwać skrzydłem, zejście do końcowej linii, strzał z ostrego kąta, ale dobrze reaguje Michał Nowak lewą stroną. Demarco pod końcową linię, Demarco na 11 metr, szansa dla poznaniaków, jeszcze tutaj przełożenie piłki na lewą nogę, strzał. To w czwórkę teraz toruńscy zawodnicy w tej akcji, zagranie na wolne pole, będzie okazja dla Elany, ale uprzedzony tutaj rozgrywają swoje mecze trzecioligowcy właśnie występujący w barwach drugiej ekipy z Poznania. Teraz zagranie na dalszy słupek, będzie okazja, jest gol 1-0 dla Lecha. Tomasz Kaczmarek, szukali i znaleźli wreszcie kończące podanie w kierunku tego zawodnika. Poznańscy zawodnicy w drugą stronę akcja, tym razem piłka zagrana do Kołodzieja. Kołodziej zastawiający się na skraju pola karnego. Kołodziej świetnie się przedał, już piłka w polu karnym. No tutaj a piłka dogrywana z prawej strony boiska, patrząc z perspektywy Nowaka, zamieszanie. Jeszcze jest szansa, płaski strzał. Filip Nawrocki, napędzający atak poznańskiej ekipy. Znów świetnie Kaczmarek puszczony na prawym skrzydle. Tym razem jednak dziś stracił równowagę. Do kapitalne zagranie z głębi pola od Kryszaka. Stąporski na prawą stronę. Lenkiewicz wypluł piłkę, bramkarz Lecha. Nacyjnie na skraju 16. Teraz wbiegają Torunianie. No, piłka wleciała gdzieś tam na 11 metr. Jeszcze jest strzał zza pola karnego, próbował flankę. Jest Kordian, Górka, Lenkiewicz w pole karne, strzał! No ale w tej sytuacji Szulce i tylko dał tu Lech. Kołodziej w polu karnym, Kołodziej świetnie minął obrońcę Lecha. Znów zdecydowana interwencja Dobosza, ale czysta, kolejne zagranie w pole karne. Przepychanka, utrzymaniem się na nogach ma piłkarz Lecha 2 Poznań. Teraz świetne zagranie na wolne pole. Nie ma spalonego. Nowak wychodzi z bramki. Jaka jest decyzja sędziego? W tej sytuacji jest rzut karny. Nowak próbuje rozproszyć strzelca swoim tańcem na linii bramkowej. Kaczmarek, ale broni Michał Nowak. Bardzo długi. No i strzał na dogodnej wysokości dla strzelca. Znów zamieszanie w 16. Znów przepychanki. Cofanie do Górki. Górka, świetne wejście w pole karne. Górka rozpędza się na prawym skrzydle. No ale zablokowane to jego nie wydawało. No ale później sędziowie tego gola anulowali. No i uznali, że zagrywał ręką w tej sytuacji Mysiak. Że piłka grana do Modera. Moder na 16 metr. Kołodziej, ale świetnie się urwał tutaj spod opieki K. To on będzie dośrodkowywał. Dudka to nawet strzał bezpośredni gracza Lecha 2 Poznań na ustawieniu. Bramce Nowak dalej, jeżeli chodzi o piłkarzy z pola. Michał Nowak z numerem 33. Asysta drugiego stopnia właściwie przy bramce. Teraz zagranie w pole karne. Chcę na niego zwrócić uwagę, bo naprawdę szybki, dynamiczny zawodnik, potrafiący wejść w pole karne. Teraz Vernon Demarco. Demarco na jeden kontakt. Jeszcze szansa dla Lecha. No tutaj spokojnie radzą sobie żółto-niebiescy. Jeszcze jedno dogranie w szesnastkę. Znów zamieszanie na przedpolu tym razem. I Kołodziej przeciwko Doboszowi. Kołodziej wchodzi w pole karne. Zagranie jeszcze na szesnastkę. Kołodziej spalony. Spalony. Piłka do lewej strony zagrana. Jest szansa dla Torunia. No ale to jest kolejna centa, którą każe wyjście wyżej swojej linii obrony trener Dziurdziewicz. Zamieszanie w polu karnym. Mrozek, ależ pewne wyjście. Nie ma faulu, pusta bramka i gol. 1-1. Sygnalizują poznaniacy, że był faul na bramkarzu, ale takiej decyzji arbitra nie ma. No oczywiście skorzystali z tego Torunianie. Może dojść do jakiejś sytuacji groźnej dla ekipy z Torunia. Bita piłka w pole karne, zamieszanie przedłużył tam Torunia, rusza już Nowacki, piłka pole karne, Kolić i co i nie ma sędziego Wiśniewskiego, bita piłka przez Urbańskiego, Mrozek piłkę wybijał, stawia dwuosobowy mur Michał Nowak, gwizdek Cywiński w pole karne, bita piłka, jeszcze tutaj strzał, ale to było niedokładne wrzucenie piłki na pole karne, no i kończy ten mecz sędzia 1-1, takim wynikiem kończy się dzisiejszy mecz 25. kolejki trzeciej ligi grupy drugiej, w którym Lech drugi Poznań mierzył się z Elaną